Balladyna Juliusza Słowackiego będzie tegoroczną lekturą podczas 9. odsłony Narodowego Czytania. Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana przez prezydenta RP od 2012 roku. Podczas ubiegłorocznej edycji lekturą były nowele polskie. W trakcie 9. tegorocznej odsłony planowanej na 5 września będzie czytany dramat Juliusza Słowackiego Balladyna, wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczna akcja będzie miała inny charakter niż w latach ubiegłych. W tym roku, jest to 9. edycja, została wybrana Balladyna Juliusza Słowackiego, a ponieważ nie jest to łatwa lektura, stwierdziliśmy, że nieco ją skrócimy, zostawiając oczywiście cały sens i ubogacimy takimi różnymi i kaszubskimi elementami, strojem, muzyką, żeby ją, zwłaszcza młodemu czytelnikowi, taki, który na przykład czyta tą Balladynę na język polski, żeby ją uatrakcyjnić i żeby była bardziej zrozumiała. My mamy tę świadomość, że Balladyna to bardzo trudny tekst, to prawda, i rzeczywiście upowszechnienie go i uczynienie go bardziej jasnym było naszą ideą. Dlatego skupiłyśmy się na najważniejszych wątkach i starałyśmy się nadać taką formę nieco inną. Nie jest to tylko czytanie, chociaż konwencję czytania będzie można zobaczyć na filmie, który powstanie w związku z całym tym zamieszaniem artystycznym. Wprowadziłyśmy po prostu elementy teatru, scenografię, oprawę muzyczną. Na planie pracowało się bardzo przyjemnie, była miła atmosfera, wszystko szło bardzo gładko i nie było żadnych problemów. Najbardziej zaskoczyło mnie wplecenie kaszubskiej kultury do całego przedstawienia, kaszubskich strojów oraz języka w epilogu na koniec. Przy okazji miałam możliwość tłumaczyć tekst do epilogu i myślę, że było to bardzo ciekawe doświadczenie. Premiera przedstawienia planowana jest na 5 września, a o szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.